Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co to się stało, że Polska, że polscy komuniści doprowadzili w zasadzie Polskę do ruiny? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. Jak się popatrzy na Chiny, no i popatrzy się na Polskę, na to, co ta Polska przez 44 lata PRL-u zrobiła. No i popatrząc na te kopalnie, na stocznie, no i częściowo na przemysł jakiś taki elektroniczny, no to wszystko zostało zapuszczone, wszystko zostało zniszczone. No szczególnie stocznie. Stocznie, czy Stocznia Gdańska, czy Szczecińska, te wszystkie miejsca, gdzie Polska jakoś tam produkowała, no to zostało wszystko zniszczone, przerobione na jakieś kompleksy mieszkaniowe, przemysł elektroniczny, elektryczny został zniszczony, fabryki, kabli w Ożarowie pod Warszawą zostały sprzedane do Francuzów. Francuzi mieli zatrudniać ludzi, później wywalili wszystkich na twarz, urządzenia wywieźli, ziemię sprzedali za dwa razy więcej, co to wszystko kupili. No jak się popatrzy się na Chińczyków na przykład, no to budowa statków, no to można powiedzieć, w 2002 roku cały premier Zhu Rongji, no to powiedział, że w zasadzie będzie Chiny będą no, przywódcą, czy tam liderem w budowaniu statków. No i zrobili, że 2015 rok, no to będzie większość produkcji na świecie. W tym czasie oni produkowali tylko 5%. No i od 2003 roku zaczęli po prostu budować. No i to się wszystko tam u nich rozwinęło. Między 2005 a 2009 roku Chiny w zasadzie dodały 30 razy więcej stoczni niż Japonia czy Południowa Korea, którzy też budowali. No w Polsce jakoś to wszystko zostało zatłuczone. W 2011 roku no, chińskie wszystkie stocznie miały wielkie problemy, no ale w sumie na całym świecie było jeszcze gorzej. W 2017 roku Chiny zwiększyły swoją wydajność i produkcję. Także południowa Korea, powiedzmy Daewoo, te całe te stocznie, czy japońskie, ten Mitsubishi stocznie, no to zaczęły obniżać swoją produkcję, no i zaczęły żądać od rządów jakiejś pomocy, no a sporo firm po prostu się pozamykały. No Chińczycy tracili miliardy, ale na całym świecie to wszystko było tracone, no tam było za dużo inwestycji, za dużo tej opieki społecznej, no ale Beijing osiągnął ten cel, który chciał. Po prostu wykończył cały świat, stworzył nadprodukcję. No i to, tak jak tam w latach 70-tych, 80-tych Ameryka narzekała na te ceny dumpingowe, że cena dumpingowa, no to znaczy, że jakiś materiał jest wrzucany poniżej kosztów swoich własnych. No i w Ameryce jest to ścigane jako przekroczenie ekonomiczne, no ale Chiny doprowadziły do bankrupcji przeciwników w przemyśle. No i teraz Chiny kontrolują w sumie 50% budowania statków na całym świecie. W Ameryce tak zamykano te wszystkie stocznie, że w 2016 roku nawet w pewnym momencie budowa statków dla marynarki wojennej, no to myśleli, że będą po prostu budowali to w chińskich stoczniach. Podobna sprawa jest z współprzewodnikami, no i z panelami słonecznymi. Te panele słoneczne, można powiedzieć, no to
cała ta technologia, no to była wymyślona, czy stworzona, czy wynaleziona w Stanach Zjednoczonych, no a później Chińczycy po prostu doszli do wniosku, że będą produkowali to i wszystkich po prostu wygonią z rynków. Tak samo w 2012 roku, po tym jak Chińczycy subsydiowali i dokładali do produkcji, Chińczycy opanowali produkcję właśnie tych paneli słonecznych. No sporo tam później poupadało w Chinach, no ale oni jednak przepychają to wszystko i wychodzą na prowadzenie. Była wielka taka firma Triana, także obcinali tą produkcję LDK Solar, to też tam rząd wypłacił pieniądze, ale suma summarum to się wszystko to dzieje, że po prostu oni zawsze się utrzymają na rynku, a wszyscy inni przeciwnicy, gdzie jest wolny rynek, gdzie miała być jakaś wymiana gospodarcza, no to nie ma. No Chiny w sumie no to doszły do jakiejś takiej potęgi po tym, jak Nixon w latach 1970 powiedział, że w zasadzie, żeby była demokracja w Chinach, no to musi być jakieś pieniądze. No i wtedy Chiny się troszeczkę otworzyły, no ale zaczęły budować fabryki, ale kazały sobie dawać te wszystkie dane techniczne, wszystkie sekrety przemysłowe i tak dalej, i tak dalej. No i wykorzystały Amerykę, wykorzystały Europę, bo tak jak się popatrzy na dzień dzisiejszy, no to przemysł powiedzmy tych paneli słonecznych, no to tak dominuje, jest zdominowany przez Chiny, że Stany Zjednoczone i Europa, te wszystkie zielone energie, no to wszystko polega, czy zależy od chińskiej produkcji. Chińczycy eksportują na potęgę. 80% w sumie paneli słonecznych na świecie, no to jest produkcji chińskiej, a oni produkują też te materiały polysilikon, te kryształy polysilikonowe, no to 95% właśnie tego polysilikonu to pochodzi z Chin. Także nawet jeżeli produkują jakieś te wafle, te materiały, te panele słoneczne, to wszystko znajduje ma swoje źródło w Chinach. No jeszcze gorzej to jeszcze mówią to, że w sumie to używają pracy niewolniczej tych muzułman. Muzułman w Xinjiang, no Xinjiang no to jest ten północny, wschodnie rejony, tam gdzie tam w kierunku tych Turkistanów, Kirgistanów, to są te muzułmańskie tereny. No i tam jest właśnie duża walka z tym, z muzułmanami, no i wykorzystują ich do pracy. Także cały świat, można powiedzieć, ogrzewa się bardzo często przez panele produkowane przez niewolników. No ale czy panele słoneczne i stocznie, no to jest jedna sprawa, ale teraz w Ameryce się wzięli za to, żeby w Ameryce produkować układy szalone, no to są wielomiliardowe subsydiowanie przez rząd. No jak zwykle to będzie na pewno tam dużo korupcji, dużo strat i tak dalej, no ale to jest, no trudno powiedzieć, jak z tego wyjść. Dzisiaj produkcja półprzewodników w Stanach Zjednoczonych, no to jest 12%, kiedy to było 39% w 1910 roku, tak? Także to wszystko przesunęło się dosyć błyskawicznie i dosyć szybko i dosyć poważnie. Te
no, produkcja elektroniczna na pewno jest bardzo ważna teraz. Dużo, dużo samochodów po prostu nie jeździ, dlatego że nie ma procesorów, nie ma pamięci, nie ma tego zaplecza i tylko jest to u Chińczyków. No i na Tajwanie i w Hongkongu. Dlatego Tajwan no, to jest taka Chińczycy na pewno chcieliby opanować Chiny, czy złączyć, tak jak oni mówią, no bo w sumie to cały świat uznaje, że Tajwan, no to jest prowincja Chin. Tam Tajwan nie jest za bardzo tak rozpoznawany przez większość krajów, także przez 40 lat Chińczycy doprowadzili do tego, że tam nie ma jakiegoś takiego osobnego państwa. Nawet Komitet Olimpijski traktuje Tajwan, no to oni na plecach mają coś takiego jak napisane Taipei China, czyli Taipei China, no to jest od stolicy, od miejsca, no ale zostają tam te chińskie. Także Ameryka chce się wziąć za półprzewodniki. No i znowu to będzie no, kosztem podatników, no ale może coś z tego wyjdą. Plany mają ambitne, no bo przeciwnikiem ekonomicznym, Chińczycy jako przeciwnicy ekonomiczni, no to oni nie są uczciwi, oni po prostu zawsze wygrywają. Ten przemysł półprzewodnikowy, no to spowodował to, że Chińczycy produkują dużo, dużo więcej niż Amerykanie. To są dużo mniejsze ilości. No wiadomo, że te takie najbardziej zaawansowane technologie są te półprzewodnikowe 3 nanometry, ale to jest super, super małe. No ale Chińczycy robią 7 nanometrów te chipy. Także oni zawsze są troszeczkę do tyłu, no ale produkują miliony tego, miliardy. To jest po prostu przepustowość jest nieprawdopodobna. Wszystkie te w taką, żeby założyć fabrykę, no to jest 10-20 miliardów dolarów. No i to jest mało kiedy firma jakakolwiek może sobie na to pozwolić. No w Ameryce już próbowali tam subsydiować, dokładać do tego w latach 2012 do 2000 w sumie 20. No to także te ustawy na dzień dzisiejszy to jest jakieś takie pokłosie poprzednich. No chęci zawsze były, tylko nie było pieniędzy i nie było takiej możliwości. Teraz ta wojna na Ukrainie i ta potencjalnie napaść Chin na Tajwan to wszystko zmienia. No Chińczycy tym swoim antyrynkowym działaniem, jednopartyjnym działaniem osiągają bardzo dużo, no i w sumie Europa i Ameryka została wystawiona do wiatru. No zobaczymy, co będzie. No w Polska też w sumie została wystawiona do wiatru, jak się popatrzy na stocznie i na kopalnie, no i trochę tam na ten przemysł elektroniczny, no to faktycznie źle wszystko zadecydowali. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, to głosujcie teraz 8 listopada. To jest drugi wtorek. Po prostu idźcie i głosujcie na tych, którzy nie są komunistami. No jeżeli macie jakieś tam koperty, no to wyślijcie je wcześniej, ale na pewno głosujcie. Większość republikanów, większość konserwatystów stara się iść osobiście, żeby pokazać, jak bardzo to jest ważne. Komuniści wykorzystują te koperty
trudno powiedzieć, ile jest nielegalnych, czy ile jest oszukanych, no ale normalnie głosujcie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że teraz, jeżeli popatrzycie na te swoje ostrzeżenia firm elektrycznych, zobaczycie, że jeżeli wam opłata za prąd wzrośnie o 1,5-2 razy, no to zobaczycie, że to Biden po prostu zrobił bardzo szybko Wenezuelę z Ameryki. Także zacznijcie głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.